Dzisiaj w Akademii Kuriera Wnet gościmy pana Gabriela Maciejewskiego. Witam serdecznie. Znanego również jako Koryllus. Wszystko to jest tutaj napisane. Tak, tu. I pięknie napisane. Tak jest. Dobra, proszę, jeden z naszych tutaj słuchaczy tak pięknie potrafi napisać. Także witam wszystkich naszych uczestników tu obecnych, a także słuchaczy w internecie. Zapraszam. Witam Państwa. Dzisiaj wybrałem temat, o którym na pewno Państwo nie słyszeli i który jest dla wielu ludzi, no, będzie taki szokujący. Temat dotyczy relacji polsko-ukraińskich, ponurych bardzo. Ale nie będziemy tutaj mówić dzisiaj ani o Wołyniu, ani o innych takich historiach. Tylko cofniemy się w czasie troszeczkę przed I wojną światową i opowiem o zamordowaniu namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego i o tak zwanej sprawie Mirosława Siczyńskiego. Sprawa Mirosława Siczyńskiego jest sprawą wzorcową pod pewnymi względami, ale dlaczego wzorcową i o jakie wzorce chodzi, to Państwo się przekonacie na końcu. Natomiast no, to jest całkowicie zapomniana historia. Ona została opublikowana przez takiego pisarza, też zapomnianego, Aleksandra Jantę Połczyńskiego, który z Mirosławem Siczyńskim, zamachowcem, przeprowadził wywiad. Opublikował to Jerzy Giedroyć w Kulturze z adnotacją, że autor bierze odpowiedzialność za to, co tu napisał, na siebie. Tak? Że Jerzy Giedroyć nie do końca jest przekonany co do prawdziwości zawartych tam słów. No więc ja myślę, że ja jestem przekonany. Ja jestem przekonany z różnych względów i myślę, że no, Państwo też będziecie przekonani. Proszę Państwa, mamy Niedzielę Palmową roku 1908. W Niedzielę Palmową do gabinetu namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego wchodzi student trzeciego roku filozofii, elegancki młodzieniec, szatyn o niebieskich oczach, wyjmuje z kieszeni rewolwer i mówi słowa następujące: za to, że wy mordujecie naszych, ja muszę was zamordować, po czym oddaje 3 strzały w kierunku Andrzeja Potockiego, Andrzej Potocki osuwa się na ziemię, wbiega lokaj, wbiegają inni oczekujący, zamachowiec oddaje się dobrowolnie w ich ręce, potem przychodzi policja, następuje próba ratowania Andrzeja Potockiego, nieskuteczna i proszę Państwa, polski magnat, namiestnik cesarza w Galicji, krwiopijca i właściciel ziemski umiera. Wszyscy tym okolicznościom niezwykle się dziwią i zastanawiają się, jak to, proszę, czy to może sprawiedliwe, może to morderstwo nie jest tak do końca niesłuszne, prawda? Może moglibyśmy je oceniać w takich kategoriach, że no rzeczywiście niewesoło było w tej Galicji i lud prosty, też zarówno polski, jak i ukraiński, buntował się, no i tego namiestnika zabili, wszak jest to czas wielu zamachów, prawda? Ginie cesarzowa Sisi, rzekomo popełnia samobójstwo Rudolf, zabijają króla Humberta. No, dzieje się na świecie. No to i namiestnika Galicji zabili. No to proszę Państwa, ja zawsze wychodzę w tych swoich dociekaniach, ponieważ no, od zbadania okoliczności, od stanu faktycznego. A stan faktyczny jest taki. W Niedzielę Palmową do gabinetu namiestnika Galicji, czyli wicekróla, który tam rezyduje, wyznaczony przez cesarza Franciszka Józefa, wchodzi student trzeciego roku filozofii. Po co on tam wchodzi? No, jasne jest, że nie po to, żeby dokonać zamachu, bo to jest sprawa, jakby to powiedzieć, no, jego zamiarów. Natomiast on tam wchodzi po to, żeby sobie wyrobić u namiestnika, u wicekróla posadę pomocnika wiejskiego nauczyciela. Proszę Państwa, spróbujcie się dzisiaj, nie w palmową niedzielę, ale w zwykłą, umówić nie z wicekrólem, nie z wojewodą, tak? Nawet nie z nadleśniczym, z pomocnikiem wiejskiego nauczyciela. Zobaczcie, co on powie. To są, proszę Państwa, okoliczności istotne,
które nam mówią, czym się różni demokracja od niedemokracji. No więc w demokracji wicekról przyjmuje studenta trzeciego roku filozofii po to, żeby mu wyrobić posadę pomocnika wiejskiego nauczyciela. W demokracji takie rzeczy są nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Zamachowiec Siczyński oczywiście wykorzystuje ten swój pretekst, tak, i zabija Potockiego. Jak w ogóle do tego doszło? Dlaczego on przyjmował interesantów w Niedzielę Palmową? Tam był jeszcze pewien aptekarz z Krakowa, a także grupa rusińskich wieśniaków, która w jakiejś sprawie pojawiła się u Potockiego. Tego nie wiemy. Andrzej Potocki był człowiekiem, który po prostu pełnił swoją funkcję odpowiedzialnie. I jeżeli był ktoś, kto chciał się z nim spotkać, to on po prostu otwierał swój gabinet i przyjmował, tak? Aptekarza z Krakowa, który przyjechał do Lwowa, żeby załatwić jakąś drobną sprawę, i Siczyńskiego, który chciał sobie wyrobić posadę pomocnika wiejskiego nauczyciela, co mógł załatwić w każdym pierwszym, lepszym urzędzie. Zwłaszcza, że, proszę Państwa, Mirosław Siczyński nie był byle kim. Jeżeli komuś się wydaje, że zamachowiec, który zabił Potockiego, to był jakiś zdesperowany wiejski chłopaczyna, który po ciężkiej zimie dostał depresji, a następnie kupił sobie rewolwer, tak? I zdruzgotany swoją własną sytuacją postanowił naprawić świat, jak to się wielu młodym ludziom, którzy nadużywają trunków albo narkotyków, albo w ogóle źle się czują, zdarza, to nie. Proszę Państwa, ojciec Siczyńskiego, ksiądz grekokatolicki, był posłem na Sejm Krajowy w Wiedniu. Jego szwagier, Eugeniusz Lewicki, był posłem na Sejm Krajowy w Wiedniu. Cała jego rodzina była aktywnie zaangażowana w ruch ukraiński. W działania ruchu ukraińskiego, wymierzone tak naprawdę w Polaków. Pretekstem bezpośrednim do strzałów było to, że kilka dni wcześniej doszło do bójki ulicznej pomiędzy studentami ukraińskimi a żandarmerią i jeden z żandarmów przypadkiem zabił jakiegoś kochańca. No i okazało się, że to jest wina Potockiego. I Siczyński, wyposażony w takie preteksty oraz rewolwer, udał się do pałacu pod Kawkami, do pałacu na Wałach w Lwowie i zastrzelił Andrzeja Potockiego. Proszę Państwa, to są niemożliwe rzeczy. Niemożliwe rzeczy. Żeby Siczyński się tam dostał z pretekstem pod tytułem posada pomocnika wiejskiego nauczyciela, ktoś musiał go wprowadzić, prawda? Ktoś musiał mu tę sprawę ułatwić. My nie wiemy kto i śledztwo podejmowane w tej sprawie przez Jantę Połczyńskiego w ogóle nie zmierza w tym kierunku. Natomiast innych chętnych do prowadzenia tych śledztw nie ma. Bo sprawa jest stara i nie warto się tym zajmować. Lepiej porozmawiajmy o tym, jak to było z tym zamachem w Sarajewie naprawdę, prawda? Albo z jakimś innym zamachem. Albo z zamachem na cesarzową Sisi, z zadźganą pilnikiem przez brudnego anarchistę, prawda? Ale Potockim się nie interesujmy, bo może lepiej nie. Proszę Państwa, to nie koniec dziwów związanych z tą sytuacją, dlatego że ona cała jest scenariuszem filmowym. Cała jest scenariuszem filmowym i w zasadzie no, należy się dziwić, że nikt jeszcze nie nakręcił na tej podstawie ze czterech obrazów albo jeszcze do tego nie napisał jakiejś serii powieści szpiegowskich. Natomiast wszyscy się zajmują pisaniem jakichś dyrdymałów o żydowskich gangach przed wojną. To są, proszę Państwa, głupstwa. Niewarte, przepraszam, splunięcia, tak? Bo tu mamy sytuację po prostu, przy której wszystkie chicagowskie mafijne intrygi w ogóle to są niczym, tak? Są zabawką dla grzecznych dzieci. Zanim przejdę do losów zamachowca Siczyńskiego, chciałem słów kilka rzeczy na temat tego, czym jest Galicja. Galicja i w ogóle Austro-Węgry przed I wojną światową to jest totalny rozkład. I to jest rozkład w pionie. To nie jest tak, że ktoś, oczywiście ten rozkład w poziomie też nastąpi, czyli ziemia zostanie podzielona na poszczególne kraje, wszyscy na to liczą, się tego spodziewają, ale to jest rozkład w pionie, czyli poszczególne urzędnicze piony cesarstwa są przejmowane przez kogo tam na to stać, prawda? Jak ktoś ma narzędzia, czyli pieniądze, skrytobójców, urzędników poprzebieranych, znaczy zblatowanych, tak? No to przejmuje, a to kontrwywiad, a to policję w jakimś mieście, a to jakąś gałąź gospodarki, a to coś innego, prawda?
i robi swoją politykę. Cesarz w zasadzie jest dekoracją. Tak? Oprócz tych rozdziałów, które tutaj mam, napisałem taki rozdział galicyjski gangsteryzm wyborczy. Proszę Państwa, jeżeli w Prusie w ogóle o takich rzeczach nie było mowy, tak? To było nie do pomyślenia, ale na przykład w Rosji doszło do jakiejś rozruby, tak? Na tle politycznym, to kozacy 30 wiorst gnali, popędzając konie na hajami, żeby tych tam buntowszczyków po prostu powywieszać i doprowadzić do porządku. Jak w Galicji doszło, w demokratycznej Galicji doszło do rozpraw nożowych pomiędzy ludowcami a przeciwnikami ludowców, pomiędzy Ukraińcami, Polakami, a kimś tam jeszcze, Żydami, i oni się tam rżnęli, to szwadron huzarów z Dunajowa czekał grzecznie na rozwój wypadków, aż tam te trupy wszystkie zalegną na tym polu. Dopiero potem, jak już było po wszystkim, przyjeżdżał i spisywał protokół zajścia. To była polityka w Galicji i ona się dramatycznie różniła od polityki prowadzonej wewnętrznej w innych zaborach. Stąd ta Galicja przez rozmaitych ludzi nierozumiejących sytuacji w ogóle i takich ulegających łatwo powierzchownym emocjom nazywana była polskim Piemontem. To już nie wiem, co gorszego można było powiedzieć Habsburgom, niż wymyślić tę nazwę polski Piemont. Przecież to jest po prostu jakaś komedia. No i tak to wyglądało. Andrzej Potocki, proszę Państwa, okoliczności śmierci i to, co stało się po śmierci, to jest po prostu rozdzierająca serce historia. To jest Niedziela Palmowa, oni się szykują do kościoła, dzieci i żona są w sąsiednim pokoju, on przyjmuje tych interesantów, a Siczyński go zabija. Te dzieci są przerażone, jeden syn jest w Anglii, to był jeden z najbardziej zaufanych ludzi Franciszka Józefa. Franio podstawia specjalny pociąg, który od granicy szwajcarskiej, nie, w ogóle nie patrząc na nic, wiezie tego Adama wprost do Krzeszowic na pogrzeb ojca. W tym pałacu pod Kawkami najmłodsza Joasia nic nie rozumie, biega po tym pałacu z palemką. Ten ojciec umiera, błogosławi te dzieci, wszyscy płaczą. Oczywiście wszystkie ukraińskie organizacje otwierają szampana, po prostu jest tak. Wszyscy się cieszą, jest super. Krystyna Potocka pisze list do cesarza z prośbą o ułaskawienie zamachowca. Oblewa ten list rzewnymi łzami. Wszystkie gazety, tak niemieckie, jak i ukraińskie, bo niech sobie nikt nie wyobraża, że nie było ukraińskich gazet w Galicji, albo że na uniwersytecie nie było katedr z językiem wykładowym ukraińskim. Było najpierw 6, a potem 14 takich katedr. Więc po prostu gadanie o jakichś prześladowaniach i tak dalej, to są w ogóle głupoty. To są tylko i wyłącznie preteksty wynikające ze słabości państwa. Krystyna Potocka pisze list i pisze w tym liście, że powodowana chrześcijańskim miłosierdziem. Wszystkie gazety ukraińskie i niemieckie uznają to za wyraz słabości. Cesarz przejmuje tę narrację, proszę Państwa. I teraz najważniejsza rzecz. Franciszek Józef ułaskawia Mirosława Siczyńskiego. Jest to jedyne w całym panowaniu Franca Józefa ułaskawienie skazanego na śmierć. Ja to podkreślam. Jedyne. Nigdy wcześniej, w żadnym przypadku, Franek się nie zawahał. Nigdy. W przypadku Siczyńskiego podpisał akt łaski. Prawda? Pogrzeb z wielką pompą, fantastyczny, no po prostu z honorami. Wszyscy w żałobie. Krystyna Potocka demonstruje swoje chrześcijańskie miłosierdzie. Politycy w Wiedniu zacierają ręce i mówią, dobrze się stało, że ona to napisała. Dobrze się stało, że ona to napisała. Nie, no, nikt jej nie namówił. Potem była wielka, ona to napisała serio, była wielka polemika w gazetach po II wojnie światowej, w gazetach emigracyjnych. Ludzie, którzy to pamiętali, skoczyli na Jantę Połczyńskiego, że on źle to opisał, bo ponoć Bobrzyński ją namówił, namiestnik, następca Potockiego, ale to nieprawda. To była święta kobieta i ona to napisała z serca. Natomiast wszystko to zostało odebrane i zrozumiane źle.
Dlatego, proszę Państwa, jak to nie pamiętam, który z mędrców powiedział, wystrzegaj się pierwszych odruchów, zazwyczaj są szlachetne. Proszę Państwa, słów kilka o tym, kim był Andrzej Potocki, ponieważ tło tego morderstwa nie jest moim zdaniem bynajmniej takie proste, jakby się wydawać mogło. To znaczy, że ukraiński zamachowiec z nienawiści do Polaków i dotknięty jakimś tam obłędem czy dysfunkcją stwierdził, że zabije tego Potockiego. Andrzej Potocki nie był tak naprawdę właścicielem dóbr ziemskich, proszę Państwa. Andrzej Potocki był przemysłowcem. Na skalę europejską, a być może światową. Andrzej Potocki był właścicielem kopalni węgla w Małopolsce, w Tenczynku, w Trzebini. Andrzej Potocki był właścicielem kopalni bieli cynkowej. Andrzej Potocki był właścicielem kopalni też jakiejś rudy cynku w Żarach. W Żarach, w Prusach, dzisiaj województwo lubuskie. Był właścicielem ogromnych majątków na Podlasiu, wielkich cukrowni w Kijowie i pod Kijowem. Jego dobra były wszędzie. Była to postać formatu międzynarodowego, a ja nie mam twardych dowodów, ponieważ nie będę przeliczał obrotu, jaki robił Potocki z samych cukrowni, 450 milionów reńskich rocznie. Więc ja nie będę przeliczał tego i porównywał na przykład z takim hrabią Hubertem Tillewinklerem, tak, właścicielem Katowic, ale ktoś powinien to zrobić, byśmy zobaczyli, jaka jest skala. Myślę, że różnicy wielkiej nie ma. Że interesy Potockiego były tak gigantyczne i tak powciskane w rozmaite systemy, że naprawdę lekkomyślnością jest ocenianie tej zbrodni tylko na tle etnicznym i polityki lokalnej. To były za wielkie pieniądze i zbyt szeroko rozrzucone. Ja nie wiem, bo z tego, co się zorientowałem, niemieccy przemysłowcy, oczywiście oni inwestowali w Austrii, inwestowali w Niemczech, też trochę w Rosji, tak? Ale takich rozstrzałów na tak wielkim obszarze to nie było, tak? Natomiast pieniądze Potockiego były wszędzie. Były wszędzie. To jest nowoczesne podejście. Tak, to jest nowoczesne podejście. I to nowoczesne podejście nie mogło być nowoczesne, bo się sytuacja w Europie Środkowej zwijała, tak? A dlaczego się zwijała, to zaraz powiem. A teraz, proszę Państwa, najciekawsze. Gdzie był Potocki w sobotę przed zamachem? Na polowaniu u metropolity Szeptyckiego, z którym załatwiał różne ważne sprawy polsko-ukraińskie, ponieważ Potocki był człowiekiem, który gasił strajki, tak? Próbował doprowadzić do porozumienia pomiędzy organizacjami ukraińskimi, bardzo sprawnymi, tutaj od razu powiem, bardzo sprawnymi spółdzielniami ukraińskimi, które miały wielką przewagę nad polskimi spółdzielniami, dlatego że polskie spółdzielnie były niszczone przez polskich socjalistów, przez takich Daszyńskich i inne łachudry. Natomiast spółdzielnie ukraińskie były pod patronatem Kościoła Grekokatolickiego i rozwijały się ho, 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 jak majątki Potockiego albo bardziej. Więc Potocki próbował doprowadzić do porozumienia z Szeptyckim, cały czas kontaktował się z tymi posłami ukraińskimi, którzy posłowali do Wiednia, a z kolei na poniedziałek był umówiony z posłem, o ile dobrze pamiętam, Oleśnickim, Ukraińcem, któremu chciał wyrobić, oczywiście w celach politycznych, konkretnych sojuszy, tak, sejmowych, chciał wyrobić chciał go zrobić wicemarszałkiem Sejmu Krajowego. Sobota Szeptycki, poniedziałek Oleśnicki, tak? Niedziela Siczyński. Nie ma, prawda? Do widzenia. Sprawa jest załatwiona, czyściutka. O żadnych porozumieniach nie ma mowy, o żadnych układach, nic. Jest tylko i wyłącznie z jednej i z drugiej strony straszliwa agresja. Oczywiście nikt się nie jest w stanie powstrzymać. Ukraińcy po prostu nie są w stanie wygenerować z siebie ani odrobiny współczucia dla tej sytuacji. Oni są całkowicie jednoznacznie przekonani, że oto osiągnęli sukces. Najgorsza jest oczywiście matka Siczyńskiego. Za chwilę powiem o tej rodzinie. Polskie gazety narodowe, ja wiem, że w takich sytuacjach bardzo trudno jest się opanować, natomiast festiwal przypuszczeń, idiotycznych teorii, rzekomych naocznych świadków, tak? Powoływanie się na zeznania rzekomych naocznych świadków, którzy widzieli Siczyńskiego, miał przyklejoną żydowską brodę, jak się meldował w hotelu w Czerniowcach, jak jechał wozem gdzieś tam, jak...
Ta katastrofa smoleńska, tak właśnie. Uruchomiło się to wszystko, koniec. O tym, żeby dojść do czegokolwiek, nie ma mowy. Nie ma mowy. I na to wszystko wypływa akt łaski cesarza Franciszka Józefa. Więc cała Galicja po prostu wyje. Tak? Jedni wyją z wściekłości, drudzy wyją ze szczęścia. Tak? Jest jedno wielkie wycie. I teraz najważniejsza sprawa. Gdzie w poważnym państwie posadziłoby się zbrodniarza, który zastrzelił wysokiego urzędnika? Na przykład w Wielkiej Brytanii on by został wywieziony do Australii, prawda? We Francji do Gujany, prawda? W Rosji na Sachalin, tak? W Austrii do Tyrolu na przykład, albo na Bukowinę. A gdzie posadzili Siczyńskiego? W Stanisławowie. W Stanisławowie. A dlaczego go tam posadzili? Bo grzecznie o to poprosił. Bo grzecznie o to poprosił. I przychylono się do prośby aresztanta i posadzono go w więzieniu w Stanisławowie. Więzienie w Stanisławowie, zwane Dąbrową, ma swoją legendę. Jest to legenda fałszywa. Ma swoją legendę przed I wojną światową budowaną i ma swoją legendę międzywojnia. Było to ponoć najstraszliwsze więzienie, gdzie cierpieli komuniści. To jest nieprawda. To więzienie stało prawie w parku miejskim. Powietrze było świeże. W porównaniu z rosyjskimi więzieniami, to był w ogóle pensjonat. Tak? Po godzinie 21 strażnicy zakładali bambosze, bo obowiązywała absolutna cisza i w tych bamboszach śmigali po korytarzach. Żeby nie przeszkadzać. Więźniom w śnie. Nie było mowy o tym, żeby w tym więzieniu w Stanisławowie, w więzieniu Dąbrowa, jakiś strażnik kogoś pobił. Albo nawet podniósł rękę. Tak? Była biblioteka, a Siczyński, którego ucieczkę zaraz zrelacjonuję, kiedy już mieszkał w Ameryce, pokazywał Jancie Połczyńskiemu, teraz uwaga, atlas z biblioteki więziennej w Stanisławowie, który wyniósł ze sobą. To jest naprawdę takie. Atlas wyniósł z biblioteki więziennej, a co robił osadzony Siczyński, jak go już zamknęli w celi? Ano uczył się angielskiego. I czytał poezję Byrona, a jak mu się znudził Byron, to mu pan dyrektor więzienia przyniósł Tennysona. Bo też jest bardzo piękny. I teraz, proszę Państwa, ja lubię sobie tak spekulować, takie jakieś drobne syntezy poukładać. Czym się ten wymiar sprawiedliwości austriacki różnił od wymiaru sprawiedliwości w Rosji i w Prusach? No tamte były bardzo jednoznaczne, tak? Opresja była opresją, tak? Nawet jeżeli była to nielegalna opresja, tak? Tylko wynikała na przykład z szaleństwa dyrektora więzienia, to była to jednak opresja. W Austrii i na Węgrzech, po przeczytaniu tego, co jest napisane o Siczyńskim, odniosłem wrażenie, że cały aparat państwowy myśli tylko o tym, jak tu uratować przestępców po prostu i co zrobić, żeby tym przestępcom żyło się jeszcze lepiej po prostu, żeby oni nie przeżywali żadnych stresów. Siczyński, Mirosław Siczyński poprosił o pracę w stolarni. Chcieli go skierować do biura, ale powiedzieli, wiesz, w biurze są sami Żydzi i oszuści, tylko się zdeprawujesz, chłopcze. Poślemy cię do stolarni, to się nauczysz zawodu. I posłali go do stolarni i on tam sobie pracował, rzeczywiście nauczył się zawodu, to mu później bardzo pomogło, kiedy już był na emigracji w Ameryce. A przepraszam, ile on miał lat? 23 albo 21, nie pamiętam. Bardzo młody człowiek. Tak, tak. A i tak, Mirosław Siczyński był tym, co zwykle nazywamy pierdołą. To znaczy, on nie umiał strzelać, nie był żadnym typem takiego agresywnego agitatora. To był miły chłopak, najmłodszy w rodzinie. Miły chłopak. Tak. I kupił sobie rewolwer, nawet go nie wypróbował. Bo ja tam piszę jeszcze jednym takim ancymonie, który kupił sobie rewolwer, ale on natomiast poszedł do piwnicy postrzelać do puszek i ściągnął tym żandarmów na siebie z miejsca, ale to... A Siczyński nawet nie wypróbował rewolweru, bo stwierdził, że co będzie, to będzie, tak? Wejdę, strzelę, może coś się stanie. Pierwsza kula trafiła w skroń i od tej kuli Potocki umarł. No więc to był grzeczny chłopiec, dobry student, synek mamusi.
Więc kiedy Siczyńskiego osadzili w tym Stanisławowie, w więzieniu Dąbrowa, jego matka Ołena natychmiast się do tego Stanisława sprowadziła. To byli majętni ludzie, stać ich było na to. Sprowadziła, wynajęła mieszkanie naprzeciwko tego więzienia, tak? I patrzyła w oknie, co tam Mirek robi na spacerniaku. Czy go czasem nie biją, nie dręczą, bo tam już poseł Lewicki, Eugeniusz, jego szwagier oraz jego koledzy z koła ukraińskiego w Sejmie Krajowym czekali w blokach razem z dziennikarzami, żeby interweniować, tak? Natychmiast zawiązał się w Kanadzie specjalny fundusz pomocy Mirosławowi Siczyńskiemu, który zbierał pieniądze wprost na ucieczkę. Nie tam, że na pomoc jakąś, czy tam nowe tomy Tennysona, czy ciepłe bambosze. Nie, na ucieczkę. Wydana została broszura, że trzeba pomóc Siczyńskiemu w ucieczce. Bo dobrze zrobił, że zabił Potockiego. I była kolportowana. Wszyscy wiedzieli, co się święci. Jak czytamy relacje samego Siczyńskiego, to zdumiewa nas stopień deprawacji, zidiocenia. Nie, no my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy za sobą komunizm, tak? Że żadne uwodzicielskie hasła nas nie ruszą. Natomiast Siczyński zabił wicekróla, tak? Pana z panów, ojca dzieciom, przykładnego katolika. I co? I kolejarze Polacy, i konwojenci Polacy, a także kolejarze na stacjach, gdzie pociąg się zatrzymywał, wioząc Siczyńskiego do więzienia, płakali żywnymi łzami, że takiego bohatera tu wiozą. Czekoladę mu jeden kupił. Siczyński to wszystko pamiętał. Czekoladę mu jeden kupił. Kierownik, zawiadowca stacji wyszedł uściskać Mirosława, że taki z niego bohaterski młodzieniec. Proszę Państwa, to są niewyobrażalne rzeczy. Niewyobrażalne rzeczy. Szeptycki przyjechał na pogrzeb, zadeklarował solidarność z rodziną Potockich. Powiedział, że to jest skandal, że to jest straszliwa zbrodnia, że tak nie wolno. Wiesz, Janna, z tym Szeptyckim jest różnie. Jest ten proces beatyfikacyjny. Facet, który zorganizował, ja tam poświęciłem spółdzielczości ukraińskiej cały rozdział. Proszę Państwa, spółdzielczość musi mieć charakter religijny. Andrzej Szeptycki rozumiał to doskonale. On zrobił takie sztuki, że z tą spółdzielczością ukraińską oni by na pewno wygrali, gdyby byli jakby w preliminarzu polityki światowej. Natomiast oni byli wykorzystywani przez tą politykę światową i nie traktowani jako podmiot. Natomiast organizacyjnie Szeptycki to spoziomował tak, że to po prostu parowóz. No, on nie poparł Siczyńskiego. Także, znaczy, no bo on miał interesy z Potockim, tak? No to byli ludzie z tej samej sfery, tak? Natomiast Siczyński nie był nawet gangsterem, prawda? Słów kilka o rodzinie, bo to jest Mirosława Siczyńskiego, bo to jest zaskakujące. Rodzina Mirosława Siczyńskiego, proszę Państwa, jego siostra w wieku 12 lat połamała parasolkę na głowie żandarma w czasie jakiejś demonstracji. Tamtych dzieci była masa, z 8 chyba, on był najmłodszy. Jego brat, matka, kiedy umarł jej mąż, złożyła normalnie podanie do premiera Badeniego o zapomogę w wysokości 2500 reńskich rocznie na te dzieci. Tak? I co? Badeni podpisał. 2500 reńskich na rodzinę Siczyńskich, żeby jakoś po śmierci tego ojca mogła funkcjonować. Więc ja nawet nie chcę myśleć, kim była Ołena Siczyńska. Tak? W ogóle nie ma mowy w ogóle, żeby się nad tym zastanawiać. Te siostry, jedna wyszła za mąż za... Bo oni wszyscy, to była struktura cerkwi grekokatolickiej. Oni wszyscy byli albo księżmi, albo gdzieś w okolicach. Tak? Jedna z sióstr wyszła za mąż za księdza grekokatolickiego. Ten wyemigrowała z tym księdzem, z tym swoim mężem do Ameryki. W tej Ameryce on się okazał, no jakby to powiedzieć, społeczność, w której posługę pełnił, nie darzyła go zaufaniem, tak to nazwijmy, oględnie. No i ci Ukraińcy go gdzieś zesłali na jakieś, no nie będę używał wyrazów, na wygnanowo jakieś. Szanowna małżonka, i przysłali nowego proboszcza, tak? Szanowna małżonka poszła się kiedyś wyspowiadać,
A za pasem tutaj, za pazuchą miała rewolwer. Podeszła do spowiedzi, do konfesjonału, do kratki i wywaliła cały magazynek tego księdza. To są rzeczy niesłychane, a łyżka na to niemożliwe. Oczywiście była sądzona, adwokat Dawson prowadził jej sprawę i oczywiście zrobił z niej wariatkę. A ona domagała się dla siebie kary śmierci. Ale sąd, ona mówi, że ten zabity ksiądz źle pełnił posługę w społeczności ukraińskiej i bardzo dobrze, że zginął, a jej mąż był świetny i bardzo źle, że go zesłali i mają teraz za swoje. Uznali, że ona jest zwariowana i zesłali ją do jakiegoś domu dla obłąkanych nad jakąś rzeczką, która się Kanaki nazywa, czy jakoś podobnie. I ona tam sobie żyła, nie zdradzała oznak obłędu, spokojna, bardzo dystyngowana pani, żyła, aż pewnego dnia stwierdziła, że czas kończyć, skoczyła do tej rzeki i utonęła. Brat Siczyńskiego, który też był księdzem, ożenił się z córką proboszcza, który się nazywał Kopciuch. Nie pamiętam, gdzie on miał to probostwo. I oczywiście zabrał pieniądze tej dziewczynie i zwiał. I ta matka go przywołała do porządku, zdyscyplinowała go, kazała mu wrócić i on powiedział, że wróci, ale wyjedzie do Ameryki. I tej dziewczynie znowu powiedział, że wszystko będzie dobrze. Wyjechał do tej Ameryki, napisał, że fantastycznie w tej Ameryce, niech ona zabiera resztę tych pieniędzy od tego swojego ojca Kopciucha, przyjeżdża do niego do Ameryki. I będą żyli, i od tej chwili będziemy żyli cudownym życiem ptaków i motyli. I ona oczywiście wsiadła na statek, pojechała, a on ją przywitał, zabrał jej kasę i uciekł. Proszę Państwa, naprawdę to gromadźmy stare gazety, bo ja to wszystko wiem z gazet. To podziękuję może tutaj z tego miejsca Georgiusowi Nieocenionemu, który wykonuje lwią część tej roboty. To jest wszystko w gazetach. I to jest napisane wprost, nikt tam się nie ochrzania, bo po prostu po co, tak? No więc morderczyni, wariatka, tak? Złodziej, tak? I malwersant, tak? Do tego szalona matka, zamachowiec, a najlepszy był brat Mścisław oraz, jakby to powiedzieć, no, relacje między rodzeństwem. Dwa dni przed zamachem na Potockiego Mścisław Siczyński, który trzymał kasę jakiegoś bractwa ukraińskiego na Uniwersytecie Lwowskim, strzelił sobie w łeb. Dwa dni przed zamachem na Potockiego. Ale Mirosław, jego rodzony brat, nie przeżył tego jakoś szczególnie głęboko, bo kupił sobie rewolwer i poszedł zastrzelić Potockiego. Mama Ołena też się za bardzo nie przejęła tą śmiercią, no bo Bóg dał, Bóg wziął, tak? Gazety opisały to, zarówno polskie, jak i ukraińskie, żeby oddać sprawiedliwość, że to hańba, bo Mścisław Siczyński to był złodziej, malwersant, karciarz i po prostu dobrze mu tak. Ale to chyba jedyny, który miał jakieś poczucie przyzwoitości, bo się wystraszył i postanowił sam ze sobą skończyć. Natomiast cała reszta uczestniczy w jakimś niesłychanym zupełnie festiwalu, prawda? Gdzie oni odgrywają główne role, wszystkie światła skierowane są na nich, oni są szczęśliwi, zadowoleni bez względu na to, co się dzieje. Festiwal histerii, w którym no, nikt nie wie, co z tym zrobić, prawda? Nikt nie wie, jak się wobec tego zachować. No ale teraz, ucieczka Mirosława Siczyńskiego z więzienia, proszę Państwa. To jest coś fantastycznego. Mirosław Siczyński ucieka z więzienia po 3 latach odsiadki, bo w tych 3 latach musiał się podszkolić w angielskim, a także francuskim, żeby nie było. I potem zorganizowano mu ucieczkę. O ucieczkę zostali oskarżeni strażnicy Polacy. W tym dozorca Nuda. Jan Nuda. Dozorca Nuda oraz jego żona Michalina tworzyli bardzo nieszczęśliwe stadło. I Nuda chciał się z Michaliną separować, bo ona go denerwowała i wydzielała mu pieniądze na alkohol i generalnie nie czuł się z nią szczęśliwy. Jak go zdenerwowała, to ją bił. I ona chodziła na skargę do zwierzchnika Nudy, ale ten rozkładał ręce i mówił, że nie może się mieszać w takie sprawy. I okazało się, że pewnego dnia Nuda przyniósł do domu ukraińską koszulę
I kazał tej żonie, tej Michalinie tę koszulę oprzeć. A ona się zbuntowała, no to on ją sprał i to się rozniosło po wsi. Tak? Potem, jak już uciekł Siczyński, znaleźli w palcie nudy jakąś karteczkę, gdzie on tam jakieś pieniądze się umawia z Siczyńskim, że mu coś tam dostarczy. Aha, bo oczywiście Siczyński miał codziennie świeże gazety i inne świeże rzeczy w tej celi, żeby nie było. Telewizora nie miał, bo jeszcze nie było na świecie telewizorów. Dozorca Nuda oraz jego dwaj koledzy, jeden nazwiskiem Malarz, a drugi nie pamiętam, zostali oskarżeni, przeprowadzono proces, oni się do wszystkiego elegancko przyznali, dostali jakieś niskie wyroki i na poziomie, jakby to powiedzieć, państwowo-policyjnym sprawa została zamknięta. Zamknięta. Szef sztabu generalnego po cichutku w Wiedniu, w tak zwanych kołach, wydał oświadczenie, dobrze się stało, bo idzie wojna, a jak się rekrut ukraiński zbuntuje, to kim będziemy walczyć? Tak. Czym był wywiad austriacki, to też napisałem. To państwo sobie przeczytacie, jak się ukaże baśń. Że nie, generalnie nie był tym, za co go uważano. I sprawa została na poziomie policyjno-administracyjnym zamknięta. Głupi Polacy za nie wiadomo z jakiego powodu wypuścili Siczyńskiego z więzienia. A ten uciekł i raz go widziano w Pradze, raz go widziano w Czerniowcach, raz go widziano na rosyjskiej granicy, raz go widziano gdzieś tam jeszcze. Polskie gazety pływały w tych przypuszczeniach, tak jak mówiłem, co oczywiście nie pomagało w ujęciu Siczyńskiego, a też nikt nie był zainteresowany tym ujęciem, więc Siczyński, gdyby sobie nie przyklejał wąsów i nie robił tego całego cyrku, który wykonał, to i tak by wyjechał, i tak by wyjechał. I teraz, proszę państwa, sytuację mamy następującą. Po latach Siczyński spotyka się z Jantą Połczyńskim w Ameryce i czystą polszczyzną, bo on świetnie władał językami, i czystą polszczyzną, zaśmiewając się i bijąc pięścią po udzie, dziadunio stary, opowiada, jak to było. Po aresztowaniu pana Siczyńskiego i zamknięciu go w więzieniu w Stanisławowie, do więzienia zgłosił się niejaki Pyłepczuk, czy tam Pyłepczuk. I pan Pyłepczuk powiedział, że on chce być dozorcą w tym więzieniu. I został przyjęty. Od razu poszedł do Siczyńskiego i powiedział, że mu pomoże uciec. Więc Janta Połczyński, on i tak zrobił wielką robotę, natomiast nie zapytał tego Pyłepczuka, bo Pyłepczuk mieszkał w Winnipeg w Kanadzie, dożył chyba 84 lat. Nie zapytał go, ale jak to, jak od razu pana przyjęli do tej roboty? Przecież to nie jest tak prosto w cesarskim królewskim więzieniu się zatrudnić, tak? Jeszcze w Stanisławowie, gdzie polityczni siedzą, no to nie jest takie hop-siup, no. A jeszcze jedno, gazety polskie szalały i pisały, że to jest skandal, że w Stanisławowie 60% strażników to Rusini i tak być nie może. Na co radca dworu, nadprokurator Hince odpowiadał, nie, proszę państwa, nie 60%, tylko 37%. Więc Siczyński, proszę państwa, został z więzienia wyprowadzony. Pyłepczuk, jego kolega, przy udziale pana, który zajmował się sporządzaniem rysopisów w więzieniu, znaleźli mu mundur strażnika. Towarzysz celi, Wasyl Chomin, osadzony z Siczyńskim. Wasyl Chomin, morderca własnego brata, który za zamordowanie dostał 8 lat. Sprawiedliwość cesarsko-królewska to niezwykła jest rzecz w ogóle. Przedmiot głębokich studiów. Zabił brata na polu, bo brat podejrzewał, ktoś rozpuszczał plotki, że on ma romans z bratową, więc i brat coś tam zaczął się z niego nabijać, no więc złapał za orczyk i przeciągnął go po głowie, no i brat już nie wstał. Za to dostał 8 lat, że w afekcie. Siedział z Siczyńskim i Siczyński w noc przed ucieczką zaproponował mu, że ucieknie, żeby uciekł z nim. Ten się nie zgodził, no to Siczyński przyniósł mu butelkę wina. A opis więzienia w Stanisławowie jest wstrząsający, bo tak, drzwi obite blachą, klamka i zamek tylko z zewnątrz, w środku gładko. A Siczyński mówi, Chomin, poczekaj, skoczę po wino.
zostawi mu butelkę wina, po czym z gazet, uwaga, z gazet w celi ciężkiego więzienia w Stanisławowie uformował pod kocem sylwetkę ludzką. Przykry. Żeby się strażnicy nie zorientowali. Po czym w przebraniu strażnika ruszył korytarzem. Ruszył korytarzem, a tu ci wszyscy strażnicy w bamboszach, prawda, którzy po 21 nie mogli tupać. Z atlasem pod pachą. Idą. Jak to było kiedyś w filmach i książkach dla dzieci. Idą, a tam jakiś podoficer wychodzi, prawda? Zobaczył ich i od razu wrócił do kancelarii. Tak to zrelacjonował Siczyński Jancie Połczyńskiemu. Natomiast Pyłypczuk, który miał skłonność do teatralizacji swoich zachowań, mówi, nie, to nie tak było. Wepchnąłem go do toalety, mówi tego Siczyńskiego, i tam żeśmy przeczekali, aż on przejdzie. Potem wychodzą, to był listopad roku 11. Wychodzą, no i trzeba było coś powiedzieć temu, co za szybką siedział. No to Pyłypczuk włożył tam głowę, zagadał, powiedział jakiś żart. Ten się nie zorientował i wyszli. Wyszli w listopadową noc do parku w Stanisławowie, tak? Początek listopada, Stanisławów, park miejski, więzienie. Pełno ludzi. Siczyński mówi, jakaś pani mnie potrąciła, aż mi się wąsy odkleiły. To wszystko jest napisane. W numerze ukraińskim publikujemy to w całości, więc jeszcze raz upraszam, żeby panowie nie zrobili skuchy i nie puścili tego wcześniej, tego nagrania. I co? No i potem rozpoczyna się tak zwane kluczenie. Trzeba wyjechać przez rogatkę, tak? Rogatka jest dzierżawiona przez Żydów i Żydzi pobierają opłaty, tak? No ale cóż to dla sprytnych rusińskich chłopów? Jak kozacy grali w piłkę nożną. Tam omijają tą rogatkę, jakieś robią... To wszystko jest opisane oczywiście ze szczegółami najdrobniejszymi, prawda? Żeby nikt nie miał wątpliwości, że to prawda. Ale ja myślę, że po prostu wyjechał normalnie z biletem, tak? Natomiast potem zaczyna się ta akcja dezinformacyjna. Tak, akcja dezinformacyjna, która ma za zadanie w ogóle całkowicie ogłupić tą ludność biedną Galicji i skierować jej uwagę na jakieś inne kwestie. No i cóż, proszę Państwa, Siczyński wyjeżdża do Niemiec w okolicznościach następujących. Pojawia się u niego, bo to jest festiwal takich życzliwych osób. To festiwal życzliwości powinien się nazywać, ta sprawa Siczyńskiego. Poczynając od tych polskich strażników, tych kolejarzy, którzy go witają, tych konwojentów, którzy mu kupują czekoladę, tego faceta, co robi rysopisy, który mówi, nie martw się, wypuścimy cię, tego Pyłypczuka, którego przyjmą do pracy od razu, jak tylko przyszedł, że chce tu pracować. Wszyscy są życzliwi i gotowi nieba przychylić Siczyńskiemu. Pojawia się nie wiadomo skąd jakiś adwokat Żyd z Bukaresztu, czy z Jas, który mówi do Siczyńskiego, słuchaj, pojedziesz ze mną do Wrocławia i tam się wystaramy o paszport i stamtąd pojedziesz do Norwegii. Ale mówi Siczyński, nie mam żadnych dokumentów. Żyd mówi, nic się nie martw, ale pan się naraża, mówi Siczyński, pan nie może się tak narażać. A Żyd mówi, jestem bardzo uparty i jak coś postanowię, to zawsze zrobię. Obcy człowiek wsiada z Siczyńskim do pociągu i jedzie z nim do Wrocławia. Po drodze przepłaca konduktorów, żeby nie zaglądali w dokumenty i oni rzeczywiście nie zaglądają. We Wrocławiu ładują Siczyńskiego, a przebrany jest za Żyda. Ładują Siczyńskiego w pociąg do Szczecina i Siczyński jedzie do Szczecina. Tam, jak mówi, pierwszy raz zobaczył morze. Znaczy morze zobaczył później, bo Szczecin nie leży nad morzem, ale siada na prom, proszę Państwa, i jedzie
do Norwegii, do Christiania, czyli do Oslo, do stolicy, jedzie na tym promie i dziwi się, jakie to morze wielkie i piękne. W ręku ma poezję Tennysona i sobie je czyta, żeby się nie zanudzić. I nagle podchodzi do niego jakiś człowiek i zaczyna z nim rozmowę. I to jest opisane. Zaczyna z nim rozmowę i pyta go, dokąd jedziesz? A on mówi, że do stolicy. Nie jedź tam. Jedź ze mną. Dokąd? Do Bergen. Siciński mówi, spojrzałem na mapę, a miał atlas, który wyniósł. Spojrzałem na mapę i mówi, zobaczyłem, że to jest, bo miał jechać później do Anglii, nie? I mówi, zobaczyłem, że to jest naprzeciwko Anglii. Mówi, to może akurat, nie? Pojadę do tego Bergen. Ale gdzie ja się tam zatrzymam? Pyta tego swojego przypadkowego znajomka. A on mówi, u mnie. Jestem tam komisarzem policji. Prawda? Łączcie się. Jestem tam komisarzem policji. I Szyczyński mówi, zgoda, jadę. Jedzie do Bergen i mówi, że pomieszkał trochę w tym Bergen, nauczył się jeszcze tego angielskiego, ale ktoś mu zaproponował, żeby pojechał do Szwecji. I pojechał do Szwecji i w tej Szwecji zaprzyjaźnił się, nie wiem czy, no ale nie chce mi się szukać, bo to już to i tak wystarczy, więc nie będę tu Państwu jeszcze podkręcał w ogóle tych emocji, bo to wystarczająco dużo ich mamy, tak? Został przyjęty na uniwersytet. Nauczył się szybko szwedzkiego, bo był bardzo zdolnym młodzieńcem. I tam poznał przyszłego premiera, a także deputowanego do ONZ-u. Bo sprawa Siczyńskiego, proszę Państwa, zahacza o nasze czasy, żeby Wam się nie zdawało. To jest pomiędzy tymi dawnymi a nowymi laty. I tam poznał przyszłego premiera i generalnie zapoznał się ze środowiskiem polityczno-akademickim. Po czym gdzie został skierowany? Do Wiednia! Facet poszukiwany listami gończymi, którego wszyscy wiedzą, jak on wygląda, prawda? Morderca namiestnika Galicji, tak? I wysyłają go ze Szwecji do Wiednia. Po co? Żeby tam porozmawiał z szefem austriackich socjalistów o różnych ważnych sprawach. Siczyński oczywiście nie zdradza Jancie Połczyńskiemu dokładnie, o czym rozmawiał, natomiast jedzie z paszportem dyplomatycznym, żeby nie było. Jedzie z paszportem dyplomatycznym. Szwedzkim? Tak. Szwedzkim paszportem dyplomatycznym. Ma jeszcze list od króla. Z tego Wiednia jedzie do Berlina. Jedzie do Berlina chyba z tym samym Żydem, ale nie mogę sobie przypomnieć. I w tym Berlinie on chce koniecznie zobaczyć obrady Reichstagu. Ale Żyd mu tłumaczy, nie, bo jeszcze cię ktoś rozpozna. Prawda? Nie wiem, dlaczego tak powiedział. W każdym razie spotyka się z doradcą Siczyński, spotyka się z doradcą cesarza Wilhelma, doradcą do spraw wschodnich. To jest tuż przed wojną. Siczyński mówi Jancie Połczyńskiemu, że źle ci Niemcy kombinują. Źle ci Niemcy kombinują, bo oni chcą stworzyć sobie z Ukrainy zaplecze. I do tego nie można dopuścić. I on, Siczyński, bohater narodowy Ukrainy, cofa swoje poparcie dla opcji niemieckiej. A co ma 25 lat, co może cofać albo nie cofać, tak? A on wprost mówi, że on nie popiera opcji niemieckiej. No to teraz, proszę Państwa, ważna uwaga. Pretekst główny, jaki podawano w ukraińskich gazetach, dlaczego namiestnik Potocki został zamordowany, bo on próbował się porozumieć także z tym odłamem Rusinów galicyjskich, który był wynajęty przez ochranę. Tak? No i te majątki Potockiego pod Kijowem, cukrownie i tak dalej, że on próbował z Moskalami się dogadać, tak? I że to bardzo źle. Tak? I że to bardzo źle, bo Ukraińcy galicyjscy w przeważającej większości wiernie trwamy przy tronie i najjaśniejszym panu, prawda? No ale była ta opcja rosyjska, też połączona z opcją rosyjską polską, nie? To też skomplikowane dosyć, ale mam nadzieję, że dobrze to wyjaśnimy, a jeżeli nie, to będziemy poprawiać w tym socjalizmie, bo to też jest baśń socjalistyczna. No i co? Taki zarzut, tak? Więc Siczyński mówi, że nie, Niemcy nie mają racji. No skoro Niemcy nie mają racji, to rację muszą mieć ci drudzy, prawda? I Siczyński wraca do Szwecji, a z tej Szwecji już prosto do Kanady. Prosto do Kanady, do swojego kolegi Pyłupczuka, który już tam jest.
I żyje sobie Mirosław Siczyński, proszę Państwa, w tej Kanadzie, po czym w czasie wojny dochodzi do dwóch wizyt, jedna w czasie II wojny światowej, albo nie, tuż przed, a druga tuż po. Mirosław Siczyński... Po II wojnie. Tak, przyjeżdża, on w 79 umarł. Mirosław Siczyński przyjeżdża do Związku Radzieckiego. I tam jest serdecznie witany przez przedstawicieli ukraińskiej partii komunistycznej. I teraz, proszę Państwa, to jest niezwykłe, dlatego że obecnie na Ukrainie Siczyński jest uznawany za bohatera. Ma swoje pomniki, świętuje się rocznicę zamachu i mówi się, że to jest w ogóle no, pozytywna postać. Mnie dziwi ta schizofrenia ukraińskiej doktryny propagandowej, dlatego że Siczyński to jest komunista, to jest człowiek, który jest na styku pomiędzy, na styku dokładnie, i ta jego podróż dyplomatyczna ze Sztokholmu do Wiednia na to wskazuje. To jest człowiek na styku pomiędzy wpływami kapitału brytyjskiego i amerykańskiego, tak, a komunizmem. Tak? To jest włączona opcja ukraińsko-komunistyczna, która jest, zagospodarowuje emigrację i cała rodzina Siczyńskich to robi, stąd te zamachy na księży w konfesjonałach i tym podobne historie. I Siczyński przyjeżdża, odwiedza Pałac pod Kawkami, miejsce, wpuszczają go do gabinetu, gdzie zabił Potockiego, przechadzają się razem z towarzyszami z Komitetu Centralnego, a potem jedzie do Połtawy i nawet się nie zająknie ani razu o głodzie. Nawet mu to do głowy nie przyjdzie. Więc proszę Państwa, jesteśmy po tej całej makabrze, której komuniści dokonali na Ukrainie, tak? Jesteśmy po tej całej makabrze i bohater narodowy Ukrainy wychodzi i nie jest w stanie zabrać głosu w tej sprawie, a jest uznawany za bohatera. No ja już widzę taki numer w Polsce po prostu. To już 20 osób wstaje, a proszę pana, a pan pamięta, jak pan tam stał pod kioskiem, a pan mówi, że nie palił, a pan wyrzucił papierosa. Prawda? To tak by... tak to by było u nas, tak? A tu nic, jest omerta totalna. I to jest... Jak spojrzymy sobie na te rodziny Siczyńskich, to myślę, że będziemy mieli, jak to mówią wybitniejsi ode mnie autorzy, jak w soczewce skupione to życie polityczne Ukrainy i tą jego schizofrenię niestety. Że nie ma tam ani odrobiny krytycyzmu wobec stosuneczków wewnętrznych, natomiast no, eskalacja roszczeń jest straszliwa. Straszliwa. I o tym, żeby komukolwiek cokolwiek wytłumaczyć, nie ma mowy. Nie ma mowy. To tak jakby Ołenie tłumaczyć, że może jednak pozwoliłaby temu Mirosławowi posiedzieć trochę w więzieniu, zanim go wypuszczą, tak? By tak było wiadomo, że go wypuszczą. Może nie musi mieć codziennie bułki z mlekiem ciepłej, tak? Jakoś przeżyje. No więc facet, który dożył 79 roku, tak? Wypowiedział się przeciwko polityce niemieckiej na Ukrainie. Zamordował namiestnika Potockiego rzekomo dlatego, że ten wykonywał jakieś gesty w kierunku moskalofilskich organizacji ukraińskich. Jedzie jak gdyby nigdy nic do Związku Radzieckiego, spotyka się z bandyterką ukraińską komunistyczną i nic, luz w ogóle. Ani słowa krytyki. Ani słowa krytyki. Oczywiście jest zapomnienie, prawda? Nikt go nie przypomni, gdyby nie to, że ja na niego wpadłem. Nikt by o tym się nawet nie zająknął. I teraz, proszę Państwa, o co chodzi tak naprawdę? Co jest tłem tej całej makabry? Nie, dobra, to później powiem. O zamachach jeszcze powiem później. Proszę Państwa, tłem tej całej makabry jest handel ludźmi. To jest tak, że organizacje ludowe, tak? Czyli te organizacje, które mają poparcie Włościan, Polaków, Ukraińców, nieważne, to są organizacje, które kontrolują przepływ taniego robotnika za ocean. A jak ktoś się nie załapał do legalnej organizacji kontrolującej przepływ tam pracowników do stalowni, hut czy coś tam, no to handluje dziewczynami. Nie?
bardziej zdecydowany, bardziej, opcja bardziej zdecydowana, taka zajmuje się sutenerką, nie? A partie polityczne zajmują się przerzucaniem pracowników. Oczywiście pośrednikami, którzy załatwiają sprawy, są Żydzi, no ale na miejscu muszą być jakieś organizacje, które tym ludziom mówią, po co oni tam mają jechać, tak? Problemem Galicji, proszę Państwa, jest brak rąk do pracy. Potocki i administracja państwowa starają się, żeby ludzie nie uciekali, bo uciekają masowo, uciekają od poboru, uciekają z folwarków, uciekają, kiedy tylko mogą i wyjeżdżają za granicę, wyjeżdżają do Kanady i do Ameryki. Nie ma komu robić. Nie ma kim obrabiać ziemi. Majątki pańskie są sprzedawane, majątki są parcelowane, Ukraińcy te majątki kupują, wracają z Ukrainy, nasi te, z Kanady i z Ameryki, nasi też to robią i wszyscy są szczęśliwi, że wreszcie mają swój kawałek ziemi. Ale dalej nie ma kto tego obrabiać, bo wszystko, cała siła robocza jest wyssana za granicę. W takich okolicznościach postulat reformy rolnej powinien w naturalny sposób zdechnąć. Bo przepraszam bardzo, po co i komu, tak? Ale on nie zdycha. On jest pompowany przez cały czas i cały czas jest żywy, tak? Że trzeba dzielić ziemię obszarników, rozdrabniać to, bo to jest, to w ogóle nie ma żadnego związku z realiami, dlatego że tak naprawdę cesarstwo, znaczy drugie też, wszystkie monarchie europejskie się rozpadają, a przemożnym czynnikiem, który powoduje ten rozpad, jest gigantyczny rozwój przemysłu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Po prostu. Gigantyczny rozwój przemysłu i tych wszystkich ludzi, którzy mają cokolwiek w głowach i potrafią cokolwiek zrobić, cokolwiek, to znaczy zbić drewniane pudełko młotkiem, tak? Trzeba stąd zabrać, a ten teren zaorać. Do zaorania przeznaczeni są komuniści, przyjaciele pana Mirka, późniejsi, natomiast reszta nawóz. Taki jest, proszę Państwa, plan na zagospodarowanie Europy Środkowej po wojnie. O tym mówiliśmy już wielokrotnie i to się w końcu stało. To jest polityka globalna. Jeżeli ktoś prowadzi politykę globalną, to należy się zorientować, na czym ona polega i do niej dorosnąć. A jeżeli ktoś tego nie robi, to sam jest sobie winien. Niestety. Andrzej Potocki próbował dorosnąć do polityki globalnej. Ludzie, którzy politykę globalną prowadzili, zorientowali się, że on próbuje dorosnąć, tak? Zorientowali się, że ją wprowadzi w życie swoje pomysły, to już nie będzie tak łatwo z wywożeniem robotników za granicę, bo jak jest strajk w Zagłębiu Naftowym Borysławskim, gdzie wszyscy się znają na robocie, prawda? I wszyscy wiedzą, są inżynierowie, robotnicy, majstrowie, tak? Cała kadra, tak? I oni mówią, 8-godzinny dzień pracy, żandarmeria przychodzi, bije ich pałami i w ogóle robi się chryja i afera. Szwadron huzarów czeka grzecznie w Dunajowie, aż trupy zalegną na polu, prawda? Przyjeżdża Andrzej Potocki, mówi, tak, chcecie 8-godzinny dzień pracy? Proszę bardzo, macie. Do widzenia, tak? Zawsze najgorzej ma ten, który wychodzi z ręką do zgody. To jest standard. Zawsze najgorzej ma ten, który wychodzi z ręką do zgody, bo on jest wrogiem wszystkich. Wszystkie postulaty stawiane przez stronę ukraińską, postulat reformy rolnej był postulatem fałszywym. Postulat o własny uniwersytet był postulatem fałszywym. 14 katedr w języku ukraińskim na Uniwersytecie Lwowskim. Po jaką cholerę drugi uniwersytet? Tak? To był cesarski uniwersytet. Tak? Cesarski. Oczywiście my dzisiaj oceniamy to teraz, my w zasadzie nie możemy tego tak oceniać, proszę Państwa, jak ja to teraz robię, dlatego że zrobiła się wolna Polska, tak? I bardzo dobrze, że się to wszystko zawaliło i tak dalej, i tak dalej. No, to nie są sprawy proste do rozstrzygnięcia, a w wolnej Polsce wiadomo jak było i też wiemy, czym się to skończyło, tak? Więc możemy sobie tutaj w naszym gronie poopowiadać o różnych innych wariantach, które się nie ziściły, tak? Które się nie ziściły. No więc, proszę Państwa, no, tak to wyglądało. Oczywiście taki Szeptycki nie pozwalał, żeby jego ludzie, którzy są zatrudnieni w spółdzielniach urańskich, wyjeżdżali za granicę. Mieli solidne pensje, pracowali, produkowali bardzo tanią żywność. Bardzo tanią żywność. I ta żywność była przed pierwszą wojną światową na pniu odbierana przez kupców z Londynu, Paryża i Hamburga od razu. W tym czasie polscy socjaliści zajmowali się dewastowaniem polskiej spółdzielczości i unieważnianiem jej. Czynili to za pomocą rewolwerów i wymuszeń. W imię czego? W imię lepszej i sprawiedliwej Polski oczywiście. Ale już jesteśmy w okresie międzywojennym. Nie, jesteśmy przed pierwszą wojną światową i w czasie jej trwania.
Siczyński, proszę Państwa, dożył roku 1979, a w czasie wojny, kiedy generał Sikorski był w Kanadzie, znaleźli się tacy, którzy próbowali zaaranżować spotkanie generała z Mirosławem Siczyńskim po to, żeby na tej podstawie zbudować porozumienie polsko-ukraińskie. Ale Sikorski, do którego możemy mieć wiele zarzutów, się na to nie zgodził. Tak, proszę Państwa, w grubych zarysach, bo tam jest jeszcze masa szczegółów, które są równie wstrząsające, dlatego ja zachęcam do lektury, równie wstrząsające no, tej historii, tak, która jest całkowicie zapomniana. Dlaczego zapomniana? No bo nasza uwaga kieruje się ku innym zamachom, prawda? Tak jak mówiłem, ku zamachowi nad Sarzą Sisi, Rudolfa, tak, zamordowanego przez Francuzów w zamku Meierling, co się nazywało tam romansem Meierlingu czy jakimś innym idiotyzmem. Króla Humberta. A, jeszcze tak. Nikt wówczas nie darowywał zamachowcom. Czołgosz, krzesło elektryczne. Bresci, powiesili go strażnicy w więzieniu za tego Humberta, tak? A Siczyński nie. Więc proszę Państwa, jak szalenie istotna jest Ukraina w planach międzynarodowych. Jak szalenie ważny jest ten region, że człowiek, który dokonuje zamachu i okazuje się, że on jest jedynym ułaskawionym przez całe 65 lat panowania cesarza Franciszka Józefa. A teraz zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę, realnie rzecz ujmując, Franciszek Józef zaczął swoje panowanie w średniowieczu, tak? Oczywiście ja trochę żartuję, ale to stosuneczki panujące w apostolskiej monarchii Habsburgów w latach 40., tak? XIX wieku, to było średniowiecze, tak? Średniowiecze. Myślę, że dalej wieszali na haku rozbójników po prostu górskich. Za Ziobro, tak. A kończy się w epoce nowoczesnej, tak? Przez te wszystkie lata nikt, żaden zamachowiec, żaden morderca nie został ułaskawiony. Z wyjątkiem Mirosława Siczyńskiego. Na osobistą zresztą prośbę, ja nie mówię teraz o Krystynie Potockiej, na osobistą prośbę interwencję szefa sztabu generalnego. Ten szef sztabu generalnego, Boże, Konrad, nie pamiętam. Hetzendorf. Konrad Hetzendorf zostawił potężne pamiętniki, nigdy nie przetłumaczone na polski. No i jedyny ateista w sztabie Armii Cesarskiej. Jedyny ateista. Tak, jedyny ateista. Ambasador w Londynie chyba wcześniej. Tak. No właśnie. No i inne aktywa były tak samo przejmowane, tak? A na końcu umarł Franciszek Józef. Ja Państwu polecam taką zupełnie fantastyczną książkę. Ja ją bardzo lubię. Ona może nie jest literaturą najwyższych lotów. Ale i był film, i to jest smutna taka książka napisana przez takiego Żyda Józefa Rota. Ona się nazywa Marsz Radeckiego. To jest o stosuneczkach panujących w schyłkowej monarchii. Jest bardzo fajna. Bardzo fajna. I to jest wstrząsający bohaterami Radeckiego przez DTC. I tam jest wstrząsający opis bohaterami są Słoweńcy, rodzina von Trotta. Dziadek von Trotta uratował na polu bitwy pod Solferino samego cesarza, zasłaniając go własną piersią, stąd oni mają bardzo duże przody. Ale potem wnuk tego dziadka tam sobie nagrabił, wdał się w jakieś afery i tak dalej. Monarchia się kończy, a był taki przywilej, że każdy poddany mógł raz w życiu stanąć przed obliczem cesarza. I ten młody bohater wpakował się w aferę, bo oni wszyscy oficerowie byli obrabiani przez gangi żydowskie i zadłużani. Tak? A następnie, i to tak szło od góry, tak? Wszystkie deficyty były rozpoznane w sztabie generalnym, w poszczególnych korpusach armijnych. Wszystkie deficyty każdego ważnego oficera, a nawet jakiegoś nędznego poruczniczyny były rozpoznane i wszystkie były obstawione. No jak w poważnym handlu, tak? I on się zadłużył u takiego pana Kapturaka, tak? I no, eskalacja tego wymuszenia, zastraszanie i tak dalej. I stary pan von Trotta zostawia swoją wiejską posiadłość gdzieś tam koło Lublany, zakłada cylinder, jest już wojna, wiadomo, że wszystko się kończy i jedzie do cesarza, do Franciszka Józefa. Staje przed nim i mówi, o co chodzi. Na co Franek tak patrzy i mówi dwa słowa. Zahlen und expedieren. Zapłacić i wyrzucić. I to jest ostatni gest monarchy, który tego lichwiarza po prostu bierze za ożydle i wywala z granic. Przepiękna książka, polecam. I film też bardzo fajny.
No więc nikt nad niczym nie panował. Nikt nad niczym nie panował. Stąd dochodziło do takich kuriozów, tak, jak sprawa Mirosława Siczyńskiego. I teraz tak, gdzie planowano zamachy, o których tu mówiliśmy? Gdzie te wszystkie zamachy były planowane? Też zamach na Wilhelma, gdzie został zaplanowany, nieudany zamach we Wrocławiu. W Ameryce. Tam działał niejaki Johann Most. Bardzo ciekawa postać. Jak to się, proszę Państwa, wszystko pięknie plecie. Gdzie się urodził Johann Most, anarchosyndykalista? Introligator z zawodu, wydawca i redaktor naczelny ze trzech chyba rewolucyjnych pism. Ja wydaję jedno i ledwo ciągnę, tak? A on aż trzy. Otóż on się urodził w Augsburgu. A swoją karierę redaktora rozpoczął w mieście Chemnitz. Augsburg, wiadomo, miasto Fugera, tak? A Chemnitz, miasto, gdzie zamordowali protestanci Georga Agricole. Kogo tam Most poznał? Wilhelma Liebknechta, ojca Karola Liebknechta. I to właśnie stary Liebknecht pana Johanna nauczył trudnego zawodu dziennikarza. I nie pamiętam, jak się nazywało to pismo. Nieważne. Coś tam w Freie Presse, ale coś takiego. Potem oczywiście wyjechał do Londynu. Tam wsławił się tym, że pochwalił zamach na Aleksandra II, został osadzony w więzieniu, potem z tego więzienia wyszedł na jakimś przyspieszonym trybie, wyjechał do Ameryki i tam rozpoczął działalność wywrotową. Działalność wywrotową, wydawał gazety, opisywał w niej, jak robić bomby i przygotowywał zamachy na władców europejskich przez swoją agendę wiedeńską. Policja oczywiście próbowała tych ludzi złapać, ale czyniła to tak nieudolnie, że oni w zasadzie w pełnym świetle dnia swoją aktywność uprawiali. I to się zmieniło, dopóki się okazało, że Brytyjczycy nie chcą tych zamachów. I wtedy się okazało, że jednego, drugiego, trzeciego jednak nie można przeprowadzić. Że się nie udał, bo w ostatniej chwili ktoś tam zasypał. I teraz tak. Ja kiedyś pytała o zamachach na królów. No. Jak to się stało, że Siczyński znalazł się w Ameryce i w ogóle tam wjechał? Przecież on był sławną postacią. No proszę Państwa, w Ameryce wszyscy, którzy mieli na sumieniu sprawki polityczne, dostawali azyl. I on po prostu, jako człowiek, który ucieka z opresyjnej Europy, gdzie rządzi zamordyzm, monarchia i nie ma demokracji, dostał po prostu w Ameryce azyl. I tam dożył roku 79. I teraz, proszę Państwa, to jest, jeszcze raz powrócę do początku. Czy ktoś mógłby się umówić w Stanach Zjednoczonych w dzień święto dziękczynienia z wiceprezydentem i poprosić go o wyrobienie posady wiejskiego, pomocnika wiejskiego nauczyciela? Nie. Ani nawet z gubernatorem by się nie mógł umówić. A z namiestnikiem Galicji w palmową niedzielę w tak błahej sprawie można było się umówić i tę sprawę jeszcze pozytywnie załatwić, bo nie możemy mieć co do tego wątpliwości, że Siczyński na pewno zostałby pomocnikiem wiejskiego nauczyciela, gdyby tylko naprawdę tego chciał. No, to ja mam tyle na dzisiaj.